Siemara, siemara ekipa. Zamkniemy tylko okienka, żeby nie hałasowało. O, czym się zajmujemy? Siemano wszystkim moim znajomym przyjaciołom. Specjalnie ten filmik do Was. No i dla tych, których nie znam jeszcze i się nie znamy. Ciekawa historia. Miesiąc temu zawiozłem komuś sprzęcik i ktoś, mój znajomy od 50 lat, mi się pyta, co to jest, co ty mi przynosisz? Siedzi na Facebooku codziennie, ogląda wszystko, ryje ile się da. Takie ma życie, że po prostu siedzi zapatrzony gębą w internet. I wyobraźcie sobie, nie zauważył przez te naście lat, że produkuje pulsatory, urządzenia do wytwarzania pola magnetycznego. Także wszyscy moi znajomi, przyjaciele, słuchajcie, taka sprawa, że mamy najtańsze na świecie pulsatorki, które spowodują, że nie będziecie musieli chodzić do żadnego lekarza, ani wydawać pieniądze na szpitale, nie wiadomo co tam innego. Nauczycie się dzięki tym pulsatorkom uruchamiać swoją wibrację autoregeneracji i będziecie się sami leczyć swoją energią. Dlatego macie 36 stopni Celsjusza, wytwarzacie pole elektromagnetyczne, jesteście połączeni z Jowiszem, z Marsem, z każdym źdźbłem trawy, z każdym ziarenkiem piasku, z każdym atomem tlenu, który wdychacie do siebie. Jesteśmy połączeni ze wszystkim. I dzięki temu, że stworzymy wokół nas piękną, środowisko piękne stworzymy, dzięki temu wtedy nasz układ autoregeneracji wróci do normy. A skąd to wiem? Ponieważ całe życie zajmuję się muzyką. Muzyka to są wibracje, drgania generalnie. Jak pukniesz w bęben, to w środku jest pudło rezonansowe, gitara ma pudło rezonansowe, wszystko wokół nas jest wibracją. Kamertony to są 432 Hz. Byliśmy kiedyś na koncercie, grać koncert na, u Sochy kiedyś na jakimś marszu i podjechał taki samochód z takim cienkim ekranem, nie wiadomo co to jeszcze wtedy było, wtedy po prostu cienki obraz na dachu, który leżał płasko, podniósł się na sztywno przed sceną i ludzie zaczęli padać na palpitacje serca, na te tam jakieś... telepało ich, mieli jakieś tam dziwne rzeczy. Więc generalnie widziałem na oczy, jak działa broń, którą można częstotliwością spowodować, że ludziom się zaczyna wszystkie najgorsze rzeczy. Sam miałem atak psychotroniczny, kiedy udostępniłem, jak zrobić prąd za darmo, jak robić sobie wodę za darmo, jak się leczyć za darmo, nie musimy wydawać pieniędzy. Jak to udostępniałem w internecie, to miałem atak psychotroniczny. Możecie mówić, że teraz odjebało gościowi kompletnie. Dokładnie tak. A dlaczego? Bo jak ja bym był panem tego świata, to dokładnie bym robił dokładnie to, co oni. Jeżeli bym widział, że ktoś powoduje, że moja firma, która zarabia miliardy, miliony, nie da się określić tej cyfry, pieniędzy, kapusty, tyle, no, w tonach można liczyć. I ktoś by spowodował, że mi zaczyna ktoś zabierać te pieniądze, albo przestają mi robić, no to też bym go usunął. I ktoś próbuje po prostu mnie sobie usunąć, tak jak innych ludzi, no, nic dziwnego przecież, to jest normalne, logiczne rozwiązanie. Konkurencja i tak dalej, jak sobie troszeczkę pojeździcie, firmy trochę potworzycie i pojeździcie po terenach, to zobaczycie, na czym polega na przykład konkurencja. Konkurencja polega na tym, gdzie to, a ja oczywiście tego nie uskuteczniam, ale polega na tym, żeby jak najwięcej sprzedać i oczernić Twoją firmę konkurencyjną. Nie, żeby pokazać, jaki Ty jesteś świetny i silny, że Twoje produkty są super, tak jak my to pokazujemy, tylko polega na tym wojna, żeby pokazać, że Twój przeciwnik, wróg jest kompletnie do dupy, wszystko ma chujowe, osrane, brzydkie, a Ty jesteś cudowny i piękny. Na tym polega dzisiaj. Dlatego to jest już upadek cywilizacji. Musi upaść, bo to nie może przetrwać. Dlatego jeżeli macie ochotę nie chodzić do lekarzy, do szpitali i wydawać na bioenergoterapeuci, to są nowi lekarze. Jeżeli chodzicie do kogoś i macha nad wami rękami, tak jak ja machałem kiedyś rękami nad ludźmi, to znaczy, że zabieracie im lekcję do przerobienia. Oni mają lekcję do przerobienia, wy im zabieracie ją i kasujecie ich za to pieniądze. Także bioenergoterapeuci to są nowi lekarze. Wszystko się rozwija, nawet z manipulacją. Kiedyś po prostu system inaczej manipulował, teraz inaczej manipuluje. On nie upadnie, on tylko zmienia formę przecież. Istniał przed tą cywilizacją, trzy cywilizacje wtedy, 4, 5, 50 w tył, ten sam system istniał. Tylko zmieniał swoje formy, żeby ludzie, którzy w nim siedzą, nie skapnęli się, no nie byli tego świadomi.
No i to samo się dzieje, będzie przejście na zieloną kartę ziemi. 3 lata przed pandemią mówiłem, że będzie pandemia. Zobaczcie sobie na filmiku Projekt Świadomość TV. Przyszłość rozpisana w punktach. Nagrywałem to w 2017 roku, a mówiłem o tym, że w 2020 będą jakieś tam dziwne rzeczy o pandemii. Śmiali się ze mnie, że jestem jebnięty idiota, chodzi i gada takie śmieci. A okazało się, że po 3 latach ci sami, co się śmiali, co teraz, Domino, co teraz? A jakby, teraz się szykuj na następne wydarzenia. Następne to głód, bo jeźdźcy apokalipsy wjechali idealnie. Wojna trwa sztuczna od dawna. Po wojnie wjechała zaraza, którą mieliśmy okazję pooglądać, niedawno sztucznie wywołana. Właśnie głód nadchodzi, sztucznie wywołany tymi poprzednimi sztucznymi wywołanymi ruchami, więc będzie głód na ziemi, będą drogie rzeczy, a po głodzie wjeżdża śmierć. I po śmierci znowu zmiana cywilizacji, nowa cywilizacja nadchodzi dużymi krokami. No i tyle, tak to wygląda, nie ma się co łudzić i płakać, o, ja tak nie chcę. To trzeba zrozumieć, oddać się, tylko że albo będziesz jako niewolnik przechodził to, albo jako wolny człowiek pierdolący generalnie taplanie się w szambie i możesz se przeklnąć. Wyobraźcie sobie, że słowo chuj, dupa, cipa wymyślił Bóg. Bóg wymyślił to słowo. Ja mogę mówić szczęśliwie, nawet takie testy mieliśmy robione, że przekleństwa nie obniżają energii. Przekleństwa, jeżeli słowa wypowiadasz, na przykład, kurwa, to ci obniżyło, ale jak powiesz, kurwa mać, to ci podniosło tą wibrację. To już mam stestowane, sprawdzone, to mogę o tym całą rozpiskę opowiedzieć. Już mnie też próbowali kiedyś jedni tam wyjaśnić, że to tak nie, a ja im udowodniłem, że to tak, tak. Nawet na sprzętach elektromagnetycznych, gdzie można było odczytać aurę, to opowiem kiedyś o tym doświadczeniu. Także, a można powiedzieć, żeby się, na szczęście nikt tu nie idzie, więc nie będę mu robił myślokształtu, ale żeby ci się nóżka potknęła i żebyś sobie ząbki powybijał wszystkie. Ani słowem nie przeklnąłem, nie powiedziałem brzydkiego słowa, ale tak naprawdę zaklnęłem rzeczywistość, czyli przeklnęłem jego rzeczywistość. Nie słowo przekleństwo, tylko przekleństwo to jeżeli komuś powiesz coś, że coś mu się ma wydarzyć i zaprogramujesz jego rzeczywistość, stworzysz mu myślokształt. Wtedy jest przeklnięty ten człowiek. Także czasami sobie możecie kurwnąć, chujnąć, nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli ktoś się burzy, to znaczy, że jest w ogóle nieświadomy tego, co się wokół niego dzieje, jak wygląda rzeczywistość, świat i czym jest wibracja. Dlatego wiedząc o tym, że wibracją możemy uszkodzić kogoś, zatrzymać akcję serca, zabić, no to też wiemy, że możemy tą częstotliwością wyleczyć, stworzyć, uruchomić, wykreować. I pulsatory Mireno są do tego, żebyście sobie kreowali to, co w życiu potrzebujecie. Szczęście, pieniądze, czas to pieniądz, możecie sobie to kombinować. Także drodzy przyjaciele, bracia i siostry, widzimy się na koncertach, dlatego nie robiliśmy tylu koncertów ostatnio, bo jestem zapracowany projektem Pulsatory. Jak uruchomimy projekt Pulsatory, już dopinam ostatnie guziki, żeby to był sam żywy organizm i żeby się samo się nic nie dzieje, ale żeby już wypracowany został żywy mechanizm, który się rusza. Więc jak już zakończę pracę nad tym żywym organizmem, mechanizmem, z powrotem zajmiemy się grubiej muzyką i koncerty robić będziemy robić i tak dalej. Także przyjaciele, bracia i siostry, widzimy się na koncertach już niebawem w przyszłości, ale najpierw trzeba stanąć na nogi. Chcesz naprawić świat? Napraw swoje życie. Ja właśnie naprawiam swoje życie, wychodzę sobie z różnych tam zaległości, bo się przez firmy konopne nawarstwiły przygody, nikt mnie nie wydymał. Ja dałem się wydymać, czyli to moja wina, nikogo innego. Po to biorę to na klatę, żeby przerobić i żeby nigdy więcej się nie dać już wydymać żadnym ludziom. Dzięki temu powstało po prostu teraz, jak ktoś do mnie przychodzi i mówi: Domino, zajebiście, kuźwa, widzę to, cały świat, jedziemy, latamy, ja zrobię to tak, zrobię tak, 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 mi opowiada, a ja tylko mówię jedno słowo na końcu: pokaż. Pokaż. No i mija tydzień, dwa, trzy, koleś się przestaje odzywać, bo nie ma co mi pokazać, ale już przy okazji dupy mi nie truje i nie pieprzy mi głupot, jak to będzie kolorowo i cudownie, bo już wielu było, co mówiło i na gadce się skończyło. Hasta la vista, minno, minno. Tak to właśnie wygląda. Także
polecam serdecznie. A jeżeli was nie stać, żeby zasilić nasz projekt, którym wam pokazujemy za darmo, jak robić różne dziwne rzeczy, jak zmienić swoją rzeczywistość tylko myśleniem, to możecie sobie sami zbudować taki pulsator. Yo, yo, bo przerwało. Więc możecie sobie zbudować taki pulsatorek na sami sobie dzięki naszym instrukcjom i dzięki temu będziecie mieli urządzenie, którym możecie stworzyć, dowiecie się dzięki temu narzędziu, że go nie potrzebujecie tak naprawdę, bo sami jesteście bogami. Najprostszy przykład jest taki, kobietkom tłumaczę, słuchajcie, na bóle menstruacyjne 26 Hz, czyli jeżeli macie, no boli was, no to puszczasz 26 Hz, 10 minut i mija ból. Fajnie, super. I teraz drugi dzień tak samo, trzeci dzień tak samo, za miesiąc znowu. I twoim zadaniem jest, że podczas tej ceremonii, podczas używania pulsatora, masz zapamiętać uczucie, jakie w tobie się wytworzyło podczas tej ceremonii. I zapamiętujesz, zapisujesz to uczucie w sobie. Za miesiąc znowu, za trzeci miesiąc znowu, a za czwarty miesiąc, zanim włączysz pulsator, najpierw włączasz to uczucie, które było podczas sesji miesiąc temu w 3 i okazuje się, że przestaje cię boleć. Czyli już nie potrzebujesz pulsatora, bo ty jesteś, nauczyłaś się, to narzędzie nauczyło ci, zbudowało twoją nową umiejętność i już go nie potrzebujesz. Teraz możesz tą umiejętność tylko rozwijać, rozprzestrzeniać na następne rzeczy. I dowiesz się wtedy, że najlepszym sposobem jest na to, żeby wyobrazić sobie obraz. Ale już chyba o obrazach i o myślokształtach tworzonych tym, to było na innych filmikach, także nie będę tutaj się 30 razy powtarzał, tylko po prostu polecam zerknąć na poprzednie filmiki, efekt kreacji, co z tym, że wyobrażamy sobie scenę jakąś pikantną, ja wyobrażam sobie kobietę, o, zamykam oczy, nie ma nikogo, a nagle moje całe ciało zareagowało. W sekundę, już, od razu, już jest, już działa. Także znamy ten mechanizm wszyscy i teraz go trzeba tylko jeszcze uskutecznić, uruchomić, wdrożyć w życie. Trening czyni mistrza. Wytrenować w sobie nowy proces kreowania świata myślą. I do tego są właśnie pulsatory, żeby zacząć się uczyć tego wszystkiego. Pulsatorek, najlepsze narzędzie, którym zbudujemy sobie nowy dom. A jak już zbudujemy nowy dom, to już nam to narzędzie nie jest potrzebne. Odkładamy je, albo pożyczamy komuś, albo dajemy, albo cokolwiek robimy, żeby dalej mogło służyć na tej planecie innym i tworzyć nowy świat. No, cóż dodać, cóż ująć. Świetna sprawa, dlatego polecam wszystkim i widzimy się generalnie na koncertach. O, a wtedy będziemy mieli taką jedną wystawkę i będzie na koncertach można sobie poczuć moc pulsatorów, wibratorów energetycznych. Zdróweczka, zdróweczka.